Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Dostałem kilka nowych samochodów, dostałem właśnie wersję Deluxe tej gry, także będziemy musieli ją sobie sprawdzić. BMW i8 Coupe zostanie odblokowane po 10 poziomie. A kurde, okej. Mercedes AMG C63, to jest ciekawe, że akurat ten samochód dostanę, dlatego że... No właśnie, miałem go kupić, a kupiłem w końcu Mercedesa GT. Takiego GT, wiecie którego, nie? Proszę bardzo, kurwetkę dostałem. Jakieś chyba wyjątkowe stroje, okej. 5% premii do RP i gotówki. To jest stałe 5%? Chyba tak. Wersja Deluxe to daje, dobra. Mitsubishi Evo 10 z 2008 roku jest w moim garażu. Mitsubishi... Ale to jak? Dwa razy ten sam samochód? No dobra, no to wow! Zobaczmy, co to jest! No i zobaczmy, odblokowano samochód, pyk. Jeden, drugi, taki sam? Nie wiem, kurde, Mercedesa. Tak, teraz mi się pokażą znowu te same furki. Nie mogę tego pominąć! O, już mogę, dobra. I tak. Strasznie ciężko jest zdobyć tutaj samochody. I zobaczcie, jakie mamy tutaj fury. A czy zdobyć samochody? Zdobyć je oczywiście stuningować jest ciężko, nie? Ja sobie zrobię tego Mercedesa w bólach, naprawdę. I zobaczcie, jest taki goły, ale podoba mi się bardzo. Ale teraz tu mamy już kozackie furzyska tutaj. Oh yeah! Trzeba coś przetestować, czekaj. Bo ja mi się wydaje, że ja dostałem dwa razy Mitsubishi? Tak, zobaczcie. Mam dwie edycje tego Mitsubishi, to są... Obie te edycje są tak samo stuningowane chyba. Wygląd mają inny, nie? Ale mi chodzi o osiągi chyba, czekaj. Ten jest bardziej na wyścig. No i ten też. Nie wiem, czym one się właściwie różnią. Merca mamy chyba też pod wyścigi. 210 punktów. Tu jest ten mój. I 233 punkty. I ósemkę mam. Ja tą i ósemką aż się tak mocno nie jaram, no. Ale ciekawe, jak to będzie. Właśnie, ciekawe, czy można w... Dawaj, korwetę bierzemy. Korwetą pojeździmy. Będę musiał posprawdzać te wszystkie fury. Posłuchajmy tego gnoja. W końcu, ej, patrzcie! Patrzcie na to! Czekaj. Patrz na te iskry w ogóle! To jest pierwszy mój samochód, który wydaje z siebie jakieś takie iskry z wydechu. Także grubo, wygląda na to, że ten samochód jest zrobiony tak trochę do driftingu nawet. Nie wiem, no przejedźmy się nim, kurde. I co by tutaj zrobić? Noc? Chodźmy na noc zobaczyć. Kurde, ale jazda. Dobra, mamy korwetkę. No nie wiem, co to będzie. Zobaczymy. Patrzcie, jaki to jest diabeł. Kurde. Niestety, jak sprawdzałem, nie można tutaj z tym samochodem nic zrobić. Nie można tu zmienić bodykita, zderzaku, spoilera, nic. Nawet nie można go regulować, w sensie zawieszenia i tak dalej, nie? Mamy taki samochodzik sobie, o po prostu, może to jakoś później odblokuje, nie mam pojęcia, ale trochę szkoda. I patrzcie na to, jak te wydechy napierniczają ogniem po boku. Kurde, strasznie długo się tu czy tekstury doczytują. Zastanawiam się, czy nie przeniosę sobie tego Need for Speed'a na jakiś dysk SSD, żeby to się szybciej doczytywało, nie? Dobra, mamy jakiś wyścig nocny, pojeździmy sobie trochę. Zobaczymy, czy dam radę. Czekaj, na jakim mam poziomie furkę? Oj, może być ciężko, ale spróbujmy.
Dobra, próbujemy. No co, pojadę tym furzyskiem. To jest chyba najlepsza jak dotąd furka, którą dostałem z tej wersji Deluxe, tak? Ale kurde, szkoda, że nie można jej przerobić. Chociażby można było ten wydech zmodyfikować, dźwięk, nie? Ale nie można, nie da się. Nie ma takiej opcji, szkoda trochę. Dreszczyk emocji, tak się nazywa. Dobra, startujemy. O kurde, jak to ciśnie. Co się brzmi, nie? Bo tam miałem szybszą furkę chyba już w garażu. Wow, fajnie brzmi ta korwetka, naprawdę. To jest chyba samochód z największym silnikiem, jaki obecnie posiadam w garażu. Ale mimo niskich statystyk, to daje radę, kurde. Nie? Zobaczcie, jak ciśnie ładnie. O! Ależ ciśnie, pięknie. 13 tysięcy za to dostanę. Chyba reputacji. Ja pierniczę, klimat ogólnie tych wyścigów nielegalnych nocnych jest zajebisty. Dołączająca się co chwilę policja, która nie jest aż tak bardzo uporczywa, jeśli ma się pierwszy poziom. Są tutaj specjalne wyścigi, które... to są tak zwane obławy, tak? Nie wiem, czy mam jakąś tutaj dostępną teraz. O, tam musimy się ścigać chyba z policją i z przeciwnikami. I policję musimy mieć na trzecim poziomie obławy, w zależności od tego chyba, na którym jesteśmy ogólnie poziomie. I ja mam tutaj taką taktykę, jeśli chodzi o wbijanie ogólnie poziomów. Możecie sobie to wykorzystać, jak tylko grę sobie dostaniecie do swoich łap. Robić wyścigi w nocy tylko i wyłącznie. Nie bawić się z policją, policja jest bardzo trudna do pokonania. Jedźcie sobie tylko wyścigi, omijajcie policję. Jeśli widzicie gdzieś na radarze policję, omijajcie ją i bawcie się tylko w wyścigi nocne. I wtedy po jakimś czasie i tak wam podniesie się poziom poszukiwań, jak będziecie robić te wyścigi tylko i wyłącznie bez policji. No i potem pojedziecie sobie do kryjówki, okaże się, że zdobędziecie na przykład 93 tysiące punktów reputacji, jeśli będziecie mieli mnożnik razy 3, nie? Także bardzo opłaca się to robić. I ja sobie tak właśnie robię, że... To mi jeden z widzów na streamie powiedział, że w sumie on tak robi i daje to fajny rezultat. Bardzo szybko można poziomy wbić. A bez poziomów ani róż, bo nie kupisz ani fajnego auta, ani ulepszeń, ani nic, nie? Dobra, zobaczmy sobie, co my tu mamy. No i cyk. Enterprise. Startujemy. Kurde, to... Wow. Jak to wygląda? Nie mogę z tych takich iskier z układu wydechowego. Wow. Zajebiste to jest. Nie wiem, czy dam sobie tutaj radę. Poprzedni wyścig, no niby miałem niższy poziom samochodu niż tam był wymagany, ale dałem radę, kurde. I tutaj też, zobaczcie, ładnie.
No, nie mają szans, elegancko idzie. Kurde, kurwetka jest naprawdę świetna. Będziemy sobie musieli przetestować jeszcze inne furki. No to zaraz sobie przetestujemy chyba, nie? O, czekaj, co tutaj? Aha. Właśnie, ej. Ja spróbuję tą korwetką sobie podriftować, bo ona chyba będzie zajebista na drifty. Możliwe, że to będzie mój najlepszy driftowóz. Kurde. Chociaż ja już sobie ostatnio robiłem drifty Focusem. To myślę, że i tak warto korwetkę sobie przetestować. Ona jest szybsza na pewno od Focusa, kurde. Ale Focusem fajnie mi się latało, naprawdę. On był taki stabilny podczas tych ślizgów. No ale korweta jednak dużo lepiej przyspiesza, prawda? No i wygląda. Znaczy Focus też mi się podoba, ale korwetka jest taka, no wiecie, no. Hops, hops, hops. Nie, no nie mają szans, nie wiem. Czy ta korweta jest taka super szybka? Wygląda na to, że ona ma po prostu dobre przyspieszenie czy coś. Bo mam też Mercedesa, on ma tam co prawda mniejszy silnik, nie? Tylko, że ja mam go dobrze, dosyć dobrze ulepszonego, nawet bardzo dobrze. A on tak nie przyspiesza, jak ta korwetka chyba. Nice. No i proszę, ostatnie 500 metrów. Powiem, że łatwizna. Parę razy skusiłem na tym wyścigu, ale elegancko. Strasznie mi się podoba to, że jak kończymy wyścig, to od razu mamy, wiecie, możemy sobie jeździć w jeździe dowolnej, nie? Nie musimy się tam przejmować. Dobra, ten samochód nie jest ulepszony pod pościgi, więc warto byłoby policję szybko zgubić. No i mam tutaj ten sposób, o którym wam chyba mówiłem i pokazywałem wam go już. Czyli, że skakujemy na tory, tylko trzeba do nich dojechać pierw. Dobra, który mamy poziom? Mamy drugi poziom poszukiwań. Pościgi policyjne są mega ekscytujące, no bo to jest, wiecie, poważna stawka. Możesz stracić sporo kasy, nawet chyba całą kasę możesz stracić, jak dużo nabroisz, więc z tą policją to trzeba uważać. Ale jak masz szybką furę, to na prostych możesz ich zgubić. Także to jest dosyć fajne w tej grze. No, jeśli masz już tam wysoki poziom poszukiwań, korwetta cię goni, to jest trudno, nie? O, właśnie. A propos, kurde. Ktoś próbuje zdezwić gliniarzy. Jeśli mamy jakieś jednostki w gotowości, dajcie je tu jak najszybciej. Okej, to co, wskakujemy na tory, nie? Bo widzę, że nie ma innej opcji. Dobra, już wiem, gdzie trzeba tu skoczyć. Namierzyłem poszukiwany pojazd. Kurde, jakie to jest zajebiste. Strasznie mi się to podoba. Pod względem tego klimatu, moim zdaniem ten Need for Speed jest po prostu najlepszy ze wszystkich chyba Need for Speedów ever, naprawdę. Sposób driftowania mnie tylko męczy tutaj, ale prowadzenie samochodów jest znacznie ulepszone. Dobra i hop. Woo! I możecie mnie pocałować. Tutaj oni nie wlecą. Nie? I tyle, i nie bawimy się z policjantami, nie zderzamy się z nimi nic. Tylko jedziemy sobie od razu na następny wyścig. Taka jest taktyka, żeby zdobywać jak najwyższe poziomy. Pyk, i co my mamy tutaj jeszcze do zrobienia sobie? Kurde, dobra ta korwetta. Tutaj coś mamy, nie mogę się tam przenieść, muszę tam dojechać, jeśli jestem w nocy. Chyba, że tu coś mamy jeszcze. Tu jest jakaś nowość. Drifty! Na pewno? Próba driftu, próba driftu. No, możemy się tam przejechać, zobaczymy co to jest. Kurde, pięknie. Warto też, jeśli chcecie zdobyć kasy, to warto robić... Wow! Co to było? Okej. Warto robić próby te społecznościowe, żeby się z kimś tam użerać, nie? W sensie, no, żeby kogoś pokonać, tak? I uwaga, uwaga, uwaga. I robimy jump. Woo! O, nie, nie, nie! Kurde, mało brakowało. Dobra, jedziemy do celu. Jesteśmy na miejscu, próba driftu, pędzi wiatr. Ta korwetka nie jest do końca zrobiona pod drift, więc możliwe, że będę musiał powtarzać to. Chociaż nie mogę zmienić tu samochodu. A, bo musiałbym wrócić do garażu, no tak. Czyli muszę jechać korwetką. Mam nadzieję, że się uda. Ona niby tak trochę zrobiona jest pod drift, ale na wyścigi też jest zajebista. Mimo dość niskich statystyk daje sobie radę.
No dobra, lecimy, zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Ale korwetta. O. No, tak sobie. Myślę, że Focusem mogłoby mi to pójść lepiej, bo on ma tam zawieszenie, opony, to wszystko pod drift porobione. Mimo to korwetką powinno mi się udać. Mam nadzieję. Chyba tak, bo to, kurde, to 37% dopiero, to spokojnie. Myślałem, że to zaraz koniec będzie tego driftu. To na lajcie. No i już. Teraz właściwie tylko jechać do mety i mamy porobione, nie? To, że wykręcimy tam jakiś większy wynik, nie wpływa jakoś pozytywnie na ilość zdobytej reputacji czy kasy. Po prostu. No i nie są to oficjalne, znaczy oficjalne, legalne drifty teraz. Teraz driftujemy po... no w nocy, tak? Czyli to są nielegalne drifty. Ponoć jest tu jakiś tryb drag i inne tryby jeszcze nie wiem. Wiecie co? Ja ostatnio lubię grać sobie w nowe gry w ten sposób, że w ogóle nie patrzę jakichś trailerów, innych tego typu rzeczy, jakichś zapowiedzi, jakichś tam co będzie w grze, czego nie będzie, tylko po prostu sam staram się później rozgryźć, co w tej grze jest i jakby cieszyć się tym bardziej, niż tak na siłę próbować znaleźć informacji, dowiedzieć się wszystkiego przed grą i najgorsze jest jeszcze takie ocenianie, nie? Czy wiecie, wnioskowanie z recenzji i zapowiedzi, czy gra jest dobra, czy nie. Dużo widzimy takich opinii, nie? Ktoś nawet nie zagrał w grę, a już mówi, o, to jest do dupy, bo widziałem gameplay. A nawet nie przetestował, tak? I faktycznie ten sposób prowadzenia tutaj w tym Need for Speedzie na gameplayu, jak się u kogoś ogląda, wygląda to dziwnie, tak? Ale jak się jeździ tymi samochodami, jest naprawdę w porządku, jest okej. Nie jest jakoś tam super, nie wiadomo jak, ale jest po prostu okej, przyjemnie się gra i to jest najważniejsze, nie? Dobra, i teraz tak. O, tu mamy obławę 3. Ryzykujemy wszystko, jedziemy? Ja tego jeszcze nie robiłem. Mam odpowiednią furę. Mam odpowiednią... o kurde, 15 tysięcy reputacji za to. Myślę, że ryzykowna sprawa, bo ta korwetka, no, nie jest przygotowana pod pościgi. A podejrzewam, że po tej obławie dalej będzie gonić nas policja, nie? Więc... no dobra, ale spróbujmy. Jak się uda to zrobić z mnożnikiem 3 razy... o kurde, to wiecie ile to będzie punktów? Aż się boję pomyśleć. Kurde. Nie robiłem jeszcze tej obławy, nie wiem co mnie tam czeka, nie wiem na czym to polega. Ale ta korwetka jest naprawdę... no świetna, super przyspiesza, trzeba przyznać. Dobra, jedziemy sobie tutaj. Jesteśmy na miejscu. No dobra, to zobaczmy. Sprint, Millennium F. Próbujmy, kurde. Mam cykora trochę, bo naprawdę policja jest hardkorowa w tej grze, ale zobaczymy. Zobaczymy, może nie będzie tak źle. Może jakoś damy radę, zobaczymy. Millennium F. Dobra, let's go. Bardzo dużo reputacji i kasy za ten wyścig. O kurde. No i jest policja.
spróbujemy. Nie wiem, na czym to polega, czy nagle mnie zaczną tutaj gonić, czy jak. Mogę tak całą noc. Włączam syreny, nasz cel wrócił. Oho. Wznawiamy polowanie na niedzielnego kierowcę. Włączać syrenę i jazda. Jeśli chodzi o osiągi, to tą korwetkę oczywiście można ulepszyć. Tylko z wyglądu nic nie można zmienić, z tego co widziałem. Dobra, pokonaliśmy tego gościa. 37% jeszcze zostało. Znaczy, przejechaliśmy już. Także jakby się udało zdobyć te wszystkie punkty, o człowieku. Byłoby super i wtedy gdzieś się tylko schować. Z tą całą reputacją i wbijać chyba z 20 poziomów, nie wiem. Zobaczymy co to będzie. Chyba policjant się rozwalił o ciężarówkę, doskonale. Centrala, nie obijaj się, tylko przyszli posiłki. O. Dawaj korwetka. Dobra, z przodu. Nie można dawać im się zderzać, a ciężko unikać tych ataków. Zaraz będę miał poziom czwarty chyba. Koniec wyścigu już tutaj. I będziemy kończyć chyba w dokach. Odpadam z pościgu. Uwaga. Woo! O nie, cofaj, 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 cofaj. Gazu, 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 żeby mnie nie wyprzedziły te ćmoki. Dawaj. Zatrzymaj tego Chevroleta do trzeciej razy. Jeeeeć. Dobra, pierwszy, jest git, uciekamy. Chyba. Ale korwetę załatwiłem, dawaj gazu, gazu. Pyk. Yeah, o kurde, poziom czwarty obławy. No niedobrze. Dobra, poczekaj. Ochłońmy troszeczkę, człowieku. Gdzie tu jechać? Gdzie tu uciec? Co tu zrobić? No, jepię na miasto na tory, ale do miasta jest daleko, ja tam nie przetrwam. Nie przetrwam tutaj. Tu mamy naprawialnię, musimy tu skoczyć. Musimy tu skoczyć. Dawaj teraz w prawo. Naprawialnia. I chyba spróbujmy ich zrobić na prędkość. Pojedziemy sobie tutaj prosto. I może uda się tutaj na chacie ich zgubić. Kurde, nie wiem. Dobra. Chciałbym teraz jakoś zapisać grę. Dostałem jakąś część chyba. Zobaczymy to później. Dobra. Przed wami kilka kolczatek. Widziałem kolczatkę, ominąłem. Już wiem jak wyglądają kolczatki, bo to pierwszy raz kiedy je spotkałem. Dawaj, 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 prędkość. Zostawiamy gliniarzy z tyłu. O kurde, z przodu następni. Zgłasza się elita. Jestem gotowy do podjęcia pościgu. Jaka elita? Nie, 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 dobra. Dobra, jedziemy na chatę. Jak nie uda się na chatę, to cisnę na miasto. Przed wami leży już parę kolczatek. Co? Jakie kolczatki? Gdzie kolczatki? Ała, 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 ała. Wsparcie w drodze. Podziękuję ci później. Zatrzymaj tego Chevroleta. Mam jakaś hopa. Może na hopie, na hopach ich jakoś porobić.
Kolczatka. 7-10. Tak. Do rozwalenia celu. Kolce nie zadziałały. O nie! Co to jest? Czekaj, czekaj, gdzie tu jechać? Tu i w prawo. Kurde, czekaj, gdzie jest stacja jakaś naprawcza? Tutaj jest stacja naprawcza, idziemy tam. Gaz, 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 jechał ten oddział Rhino. O nie, gdzie ja pojechałem? Nie tutaj. Chyba muszę walnąć go jeszcze mocniej. Te drogi idealnie nadają się do rozłożenia kolczatek. Do roboty. Niedobrze, niedobrze woda. Dawaj, 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 dawaj. O kurde. Piąty poziom! Nie! Uważaj na siebie. Oh my god! O śmigłowiec! A shit! O shit! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! What the fuck! Ja sobie pulsometer podłączę, kurde, do tego. Oh my god, dawaj nitro szybko! Ja pierdziut, jak tu uciec przed tym dziadostwem? What? Okrutnie mocna jest tutaj policja w tej grze. Nie mam pomysłu, jakim uciec. Musielibyśmy tu wyposażyć w coś auto dodatkowo. Dobra jest ta korwetka, naprawdę. Warto by było ją sobie poulepszać. Tylko zobaczcie, ja nie mogę tutaj wejść w ulepszenia tak żadne. I pewnie te pozostałe samochody też takie są, nie? Zobaczę, zobaczę tego Mercedesa. No, tutaj też mamy to zablokowane. Szkoda trochę, nie? O kurde. Te pościgi są... Ja nie wiem, jak to zrobić. Trzeba naprawdę sobie tutaj te rzeczy dodatkowe powtegować. Zwiększenie, zmniejszenie uszkodzeń, żeby, no, nas tak nie uszkadzali, bo to jest masakra. Ja sobie chyba to zmniejszenie uszkodzeń dam do korwetki i spróbuję jeszcze raz w nocy pocisnąć. Dzięki wam bardzo, że byliście w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.